tuż na umowie nie zdążył wyschnąć, a już rozpoczęły się prace na ulicy Kamienieckiej w ramach budowy trasy sudeckiej. Ta część zadania ma kosztować prawie 13 milionów złotych. W ramach większego projektu za około 60 milionów złotych zbudowana zostanie obwodnica Boguszowa-Gorc, wyremontowane ulice 1 Maja i Zachodnia oraz przebudowana ulica Kamieniecka wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Noworudzką. W tym miejscu pojawi się duże rondo, które ma znacząco usprawnić organizację ruchu. Po pierwsze jest to brama wyjazdowa na w kierunku ziemi kłodzkiej i dwa, będzie to element porządkujący ruch w tej części miasta. Nawet stojąc tu w czasie tego dzisiejszego spotkania widzimy, że ruch jest ogromny. On przekracza wyraźnie 20 tysięcy samochodów na dobę. Jeszcze kilka lat temu on wynosił zdecydowanie poniżej, około 14-15 tysięcy samochodów na dobę. Władze miasta narzuciły wykonawcy spore tempo prac, ponieważ inwestycja ma zostać zakończona przed Świętem Niepodległości. Nowo powstałe rondo ma nosić nazwę Stulecia Niepodległości Polski. Z tej okazji miasto ogłasza dwa konkursy: plastyczny dla dzieci i architektoniczny dla profesjonalistów. Ogłaszamy ten konkurs z nagrodami finansowymi. Chcemy go rozstrzygnąć do 15 września, tak żeby na 11 listopada formułę, która wygra w tym konkursie, zrealizować na 11 listopada na Święto Niepodległości i rocznicę stulecia odzyskania. Do tego czasu kierowcy tradycyjnie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ prace budowlane z pewnością będą uciążliwe dla ruchu. Nie jest planowane zamykanie ulicy Kamienieckiej na żadnym etapie prac, ale przejazd tędy z pewnością będzie utrudniony.